Haitańczyków, którzy przybyli do Wrocławia w 1980 roku, dobrze pamiętam, to była w zasadzie jedna grupa, oni się nazywali Saint-Soleil i był Amon Fremon, który nie był z tej grupy. On trafił do grupy haitańskiej za sprawą Jerzego Grotowskiego jako człowiek pochodzący z Casale, czyli z miejscowości zamieszkałej przez potomków. Tak ci ludzie twierdzą o sobie, chociaż są to ludzie czarnoskórzy, że oni są potomkami Polaków, którzy na początku XIX wieku jako legia cudzoziemska francuska zostali wyładowani przez Francuzów na Haiti dla stłumienia powstania haitańskiego, no ale, ale przystąpili do powstańców. Ponieważ już nie mogli wrócić, więc zmieszali się z ludnością miejscową, no i ich potomkowie zamieszkują w paru miejscowościach na Haiti do dzisiaj i oni uważają siebie za Polonii. Jeżeli chodzi o Amona, no on się różnił na przykład fizycznie od tamtej grupy, bo o ile grupa Saint-Soleil to byli wysocy ludzie negroidalni, raczej z typu murzynów dinka, to znaczy ludzie o długich nogach, wąskich ramionach, o wysokiej budowie. On był krępy, był silnie umięśniony, miał dziwne, ostre, nienegroidalne rysy i lekko orli nos. Z widzenia, to znaczy można by go wziąć bardziej za jakiegoś metysa, Indianina, kogoś z Ameryki Południowej, a nie za potomka murzynów, czy za murzyna z Haiti, prawda? No to chociażby tym się różnił od reszty, że fizycznie wyglądał inaczej. No i on praktykował coś, czego nie praktykowano w grupie Saint-Soleil, to znaczy on praktykował pewien rodzaj szczególny kultu, który ja osobiście nazywam, no nie wiem, jakby to można nazwać, ja to nazywam wtajemniczenie w drzewo. Brałem udział w zajęciach, które on prowadził, to znaczy on zbierał grupę 4, może 5 młodych ludzi. Ja w tej grupie byłem jedynym Polakiem. No i to polegało na tym, że szło się do lasu i on pokazywał, jak się wynajduje pewne szczególne rośliny, które mają doprowadzić do drzewa, to było w gąszczu. On pokazywał, jak się odnajduje, że się je w rytualny sposób pozdrawia i idzie się dalej. Kiedy dociera się do drzewa, trzeba na to drzewo w rytualny sposób się wspiąć i zejść z tego drzewa. No i to mniej więcej taka była zasada tej praktyki religijnej, powiedzmy sobie w końcu. Ja pamiętam, że ja z tych wspinających się byłem ostatni, że tak powiem, w kolejce. No i kiedy wspiąłem się na ten niewysoki dębczak, taki jak pamiętam, to drzewo wydało z siebie głos, przypominający głos ptaka, ale tam nie było ptaka, to drzewo wydało ze siebie ten głos. Ja zeszedłem i wtedy Amon podszedł do mnie, objął mnie za głowę, pocałował mnie w czoło, był bardzo wzruszony i potem w rozmowie, więc największym szokiem było dla niego to, że dowiedział się, że jestem Polakiem, a on też jest Polakiem, nous sommes une famille. Dalej powiedział, że duch był dla mnie bardzo dobry, że to jest bon spirit, że powinienem sobie kupić czerwoną chustkę na szyję i buteleczkę perfum i przekazał mi, ale to na osobności pokazał mi, wyrył mi palcem w piasku taki rodzaj bardzo prostego znaku drzewa, który jest znakiem zastrzeżonym tylko dla członków rodziny. Starł bardzo szybko ten znak, no i w ten sposób, powiedzmy, przyjął mnie do swojej rodziny. No, był autentycznym analfabetą, nie umiał czytać i pisać. kiedy dano mu jakiś dokument związany z wypłatą pieniędzy dla niego, to on na kilka sposobów obracał tę kartkę i nie wiedział, co z nią zrobić. Naprawdę nie umiał czytać i pisać. No, to był człowiek analfabeta od wielu pokoleń. Jego świat, tam gdzie on żył, no to był jedynym światem, przecież innego nie znał. Przybył do Polski i tutaj zobaczył po pierwsze, że ci, którzy są jego fani, czy jego rodziną, to są ludzie biali, nie żadni murzyni. Żyją w kraju o dziwnym, dosyć chłodnym klimacie, co prawda było wtedy lato, no ale to było lato czasami deszczowe, czasem były chłody. Ci Haitańczycy często chodzili okutani w jakąś odzież, prawda, bo było im chłodno tutaj. No i nie mówią jego językiem, prawda, więc to był dla niego szok. No, słyszałem, że kiedy powrócił na Haiti, nie czuł się dobrze, zaczął chorować. Mówiono, to wiem z filmu, że kiedy on zmarł, to pewne drzewo rosnące w okolicach Casale zniknęło. Znaczy nie było tak, że ktoś je wyrąbał czy wyrwał z korzeniami, nie. Przestało istnieć wraz z nim. No, ale tu przypominam sobie tę jego praktykę, którą on właśnie demonstrował, to wtajemniczenie, że no, widocznie jakiś związek z tym był.